Ty, agent Masterchef, może najlepiej to na wodzie smaż tego łososia. Jak coś, to masło samo w sobie ma wodę w około 15%, reszta to tłuszcz. Ty, kurwa, twój kurwa, ciało to tłuszcz, kurwa, w 90% zjebie, a 10% to woda, bo masz, kurwa, wodogłowie. O Jezus. Ja pierdolę. Gosiu. Radę ci ktoś dał, no. Chują mnie radę. To ogarniemy. No i tak naprawdę nie wiem w większości, co tam może się dziać. Cześć, kota szukałam. Tu jest kot. Chodźmy. Uspokój się. Drzesz ryja, ku**u, pierwszej w nocy i wiesz, że mamy sąsiadów i że nie... Patrz, zobacz, a pokaż ci, jakie fajne pokazy dostałaś. Ja co? Tego nie dostałem, Twitch, sorry, Twitch stuff, and I don't get this, a takie fajne. I mi nie dali, ku**u. I tu w środku mam taki ten. Ku**u, czemu ja nie dostałem? No tak toksyczny gracz streamerka dostała. A, chyba sam sobie odpowiedziałem. 260 skrzynek. A. 3, no. Plus 4, 7, o. Co ty pierdolisz? Co ja teraz mam zrobić? Ile wydałeś na skiny w sensie? Zwróciło się, więc to była warta inwestycja. Ile wydałeś? Z 800 stówek, ale serio się zwróciło, teraz mam dużo skrzynek, bo ten skin kosztował 3500. I go sprzedałem. I za resztę sobie rozpakowałem rzeczy. Jeżeli wydałeś ponad 1000 zł, tak, na skiny w sensie, tak, to sprzątasz całe mieszkanie. Dlaczego? Za kłamstwo. Jakie kłamstwo? Ja sobie woda sprawdzę. Ale teraz. Ale 800 teraz akurat wydałem. Nie pytałeś się całościowo, co? Za kłamstwo. Ale nie, całościowo. Całe mieszkanie będzie. Nie, całościowo mogło być więcej trochę. Całe mieszkanie. Ale w przeciągu ostatnich 10 minut tyle mnie na klucze wyniosło, więc. To ile łącznie wydałeś? Nie pamiętam. Na Steamie miałem pieniądze. To ile miałeś wcześniej, a ile miałeś później? 4000? 4,5. Ale za ospa lecimy. Kurwa, mam tego ospa. No jak to w ch**u? Wiesz ile... 4 koła wydałeś na skiny w grze. Kurwa, kobieto, mamy maka z najlepszym floatem, 7 na świecie floatem mam. Ale co mnie to kurwa chodzi? Patrz, zobacz to, ty to widzisz? Podpisujemy to 7 na świecie, patrz. I jeszcze... decyzję! Zobacz ten pattern z tyłu, na dole jest małpka. Emet jest mój. Jeszcze go sprzedać, żeby mieć pana skórki. Prędzej jak będę już bez pieniędzy, to go zjem, bo nie będę mógł kupić jedzenia. Jesteś jak hazardzista. Jaki hazardzista? Kolekcjonuję. Po to, żeby zjadł, dlatego chcę coś... Wczoraj wolałeś łowić karasi, które jedzą gówno. Wolałeś łowić do 7 rano. O nie! Wypraszam sobie! Karasie nie jedzą gówna, karasie się łowi na kukurydzę. To sobie łowisz na kukurydzę do 7 rano, zamiast przyjść do mnie i spędzić ze mną czas, to ty powiedziałeś, że będziesz siedzieć... Bo w nocy naj... Bo kurwaciłeś łowisko na 2 dni. Ale w nocy najlepiej biorą ryby na tamtym łowisku, a opłaciłem se na 2 dni i akurat mi się kończyło łowisko już, a nie miałem na kolejną licencję. No dzisiaj... Zobaczymy, czy ci te ryby pranie zrobią, ale... ale to nie tak. Gramy na czas jedzenia w TFT? Co? Gramy na... Albo mówisz wyraźnie do mikrofonu, albo będziesz tak mówił tak cały czas i cię podgłaśniam, bo czasami mówisz mega głośno, a czasami seplenisz, że mówisz mega cicho i ja cię kurwa nie rozumiem. Ale ja nie. Daj to na 200%, ale proszę, nie do Liuszu. Co? Ja mówię, że ze. Ja zadam się na ten. Gramy w TFT. Albo zaczniesz mówić głośno i wyraźnie, albo nie odzwij ja się mówię. Do mnie wcale. Ale ja mówię. Pani ci to tak siedzi? Nie.
Czemu? Muszę ten stojak na kompa przykręcić, a jeszcze kompa chcę zmienić. Te rzeczy muszę stąd powywalać. Po co zmieniać kompa? No, jest taki już, wiesz. Nie dam rady grać w gry niektóre. TikToki ci lagują? Słyszałam, że cię wołają w drugim pokoju, wiesz? Pędzę. Jerry, ja strasznie. A to ja jestem głośnym człowiekiem. A. Spokojny. B. Spokojny. C. Sublimacja dźwięczna, tak? Słuchaj, dry ryja, bo mi kot spadł z krzesła i się złapał mojego uda jak rury, kurwa, takiej strażackiej i chciał po niej zjechać tylko z pazurami, rozumiesz? Jest sprawca. Proszę, wytłumacz się. Co zrobiłeś? No, wszędzie mam pozaciągane teraz spodnie tymi pazurami. Chodzimy. No po co nic ci nie zrobi, chodź. Chodź. Co zrobiłeś? W szoku jesteś? Ale nie wyciął, nie wyrywaj się. No to piwsko tu jest bite, tak? Każdemu się noga może potknąć. Nie każdemu, są ludzie bez nóg. To nie jest śmieszne. No nie, nie jest, nie jest, bo ja tutaj przeczytałem po prostu żart na czacie jeden. Jaki? Nie zrozumieć, wiesz? Nie, no słucham. Nie. No powiedz. Nie, bo to jest koszykarski żart. No to powiedz, zrozumiem na pewno. Co, nie, co, że inwalida nie może strzelić dwutaktu? Myślisz, że nie widzę twojego czatu? To jest dla ciebie zabawne? Nie jest i tak nie brzmiał ten żart. A jak brzmiał? Skończ, dobra? Gdzie lecimy? Remo... Jednak tego też nie chcę. Czego? Nie jesz? Nie. Czy to też moje? Pojebane te briefy. Biorę kurwa wszystko. Uj, nie można jeść, ale widzisz jaki ten świat jest. O, tego też nie chcę już. O, dobra, to będzie dobre, to będzie dobre, to będzie dobre. Słuchajcie, ostatnio spotkałem się z twoją starą i wiesz co ona na to? Ja się rozkładam, a ona tak. Głupi człowiek, głupi człowiek. Tak już jest na szacie. Ja nie przyznaję się do tego, że mieszkam z tym człowiekiem. Nie znaleziono. Rozjebie mnie coś źle po Katarzynie. I patrz, ta jest spoko, a ta mi nie działa. I dawałem ją tam, tu, od nowa chcę skonfigurować i co chwilę mi ta łapka ucieka. Gubię ją. Grałem w Pawlowa i mi odpadała ręka co chwilę i opoczałem. A to nie dlatego, że się pad rozładował? To się ładuje? Nie mów, że to się ładuje. Podłóż to k***a, ładuj pada, ale nie wkurzaj mnie. Ale to niemożliwe, że przez to. A działało ci na chwilę, a później wygubiłeś jedną rękę? Tak. Pojazd wychodzi z pośrednią rękoma w górze. Uratowałem jakiegoś dobrego zbira. Właśnie na to czekałem. Jak mnie ktoś stajzeruje na krześle, to da się robić takie coś. I po co? No i po co? Mówiłem, że wyjdzie? Jest właśnie zatrzymany, teleportuje się przez kraty. A, to pan burmistrz, spokojnie. No ty! Co ty robisz? Siedzę, czytam książkę. No.
O co wam chodzi? Co? No nie ogarniesz tego, Kaki! Co jest nie tak? No nie ogarniesz tego, człowieku! Dobra, czytam książkę, się przypierdalacie, no jeszcze nie ogarniesz tego, mówię ci! No już jest na miejscu, nie? Szkoda ci milionów katolików, którym serca krwawiły, gdy Nitro i ten drugi Tejkwan poniżali papieża, nazywali go pedofilem. Tu cię tu nie zabrałeś głosu! Ty hipokryto skończony! Okej, okay, bardzo dziękujemy za twoją opinię. Domknijmy tym wspaniałym właśnie podsumowaniem mojej działalności internetowej. Dziękujemy za telefon. Tak. No kurwa, w takim momencie. Ale kurwa, no niech to zrobią te. Kurwa, mecz za co mam akurat w Fortnite. Jebane kurwy. Jebasz tych, kurwa kondonów z tej supermedii jebanych. Śmieję się, w Fortnite sobie nie mogę zagrać. Co za kurwy jebane. Akurat meczek, taki resp kurwa mam. Jebać te kurwy. Supermedia to śmieć jebany i gówno kurwa korporacja. Pierdolci kurwa do ryja. W takim momencie będą kurwa restarty robić, zjeby. Niech se kurwa mózg zrestartują. Pomysł na biznes niech kurwa zmienią. A nie jak w trakcie, ja jestem w trakcie lutowania domku, a oni se kurwa reset robią. Pierdolone kurwy. Dzwonisz do tych dzbanów codziennie kurwa. Przychodzi pan techniczek i kurwa co? Zmienia trzy rzeczy, wychodzi i nadal jest gówno. Ty, w ogóle wiecie co mi spadło? Chęć do życia. On nie za gruby jest. Nie wiem, czy ty cytujesz teraz rówieśników ze szkoły? Jeździsz na desce, że taka koszulka? Nie, ale twoją siostrę znam.